buta z dreszczykiem. Dramat pięknej Zośki. Byłem jeszcze dzieckiem, gdy po raz pierwszy usłyszałem o pięknej Zośce, czyli Zofii Frączakównie z Zesławic. Jej dramatyczne dzieje opisane w Pitawalu Krakowskim autorstwa Stanisława Salomonowicza, Janusza Szwai i Stanisława Waltosia opowiedziałem kiedyś mojemu dziadkowi, Janowi Małecie. Ku memu zdziwieniu okazało się, że dziadek znał ją osobiście. Urodził się bowiem w 1905 roku w Kantorowicach, wiosce graniczącej z Zesławicami. Toteż razem z Frączakówną i innymi dziećmi pasł krowy i biegał po łąkach. Trudno mi sobie wyobrazić, co poczuł owego feralnego 22 maja 1927 roku, gdy w Krakowie gruchnęła wieść, że z rzeki Dłubni wydobyto pokawałkowane zwłoki należące do jego koleżanki z dzieciństwa, zaginionej tydzień wcześniej. Musiał to być dla niego szok, podobnie jak dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Zofia Frączakówna nie była bowiem osobą nieznaną. Jej wielka uroda sprawiła, że stała się wziętą modelką, uwiecznianą na obrazach przez najwybitniejszych krakowskich artystów. Już od czasów Młodej Polski, gdy pojawiła się moda na ludowość, młode dziewczyny ze wsi pozowały w strojach ludowych profesorom i studentom Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Najczęściej po sprzedaniu jaj i serów na rynku kleparskim siadały pod gmachem Akademii i czekały na propozycje. Był to dla nich dodatkowy dochód, choć okupiony ciężko, bo pozowanie narażało je na ostracyzm we wsi i zazdrość mężów. Obiegowe opinie o zepsuciu w świecie artystycznym odbiły się także niekorzystnie na małżeństwie samej Zofii Frączakówny i być może doprowadziły ją do tragicznego końca. W 1921 roku dziewczyna wyszła za mąż za niezbyt gospodarnego, a w dodatku niezrównoważonego emocjonalnie gospodarza Macieja Palucha. Razem osiedli na należącym do Zofii niewielkim sześciomorgowym gospodarstwie we wsi Dłubnia. Obecnie wioska ta już nie istnieje, pochłonięta przez rozrastającą się nową hutę. Mąż wiecznie robił jej awantury i regularnie bił. Sytuacji nie poprawiały też uszczypliwe uwagi sąsiadów na temat pozowania Zofii. Choć dzięki tym dochodom łatała ona jakoś domowy budżet i była w stanie wykarmić dwójkę dzieci. Nie mogła w tym względzie liczyć na swojego męża, który zaniedbywał gospodarkę i nie przynosił do domu żadnych pieniędzy. W lipcu 1926 roku pobita i posiniaczona Frączakówna zdecydowała się porzucić Macieja Palucha i wraz z dziećmi przeniosła się do ciotki przy ulicy Pasterskiej. Wkrótce wniosła pozew o rozwód. Ponieważ mąż ciągle ją nachodził, grożąc przy okazji krewnym, że wszystkich ich pozabija, ciotka wymówiła jej mieszkanie. Wobec tego Zofia wynajęła niewielkie lokum przy Brzegu Rzeckiej, a w swoim domu w Dłubni pojawiała się już tylko w obecności osób trzecich. Wiosną 1927 roku Paluch przestał wypłacać zasądzone przez sąd alimenty, jednak zaklinał się, że to tylko krótka zwłoka i wszystko ureguluje w połowie maja, kiedy spodziewał się przypływu gotówki. Zofia uwierzyła. 15 maja 1927 roku sama przyjechała do Dłubni po pieniądze. I to był jej błąd. Ostatni raz widziano ją żywą o godzinie 14, kiedy to witała się z mężem w progu domu. Co następnie stało się za tymi drzwiami, nie wiadomo do dziś. Opowieść Palucha o tym, że Zofia groziła mu siekierą, jest mało prawdopodobna. Za to fakt, iż uderzył ją w głowę od tyłu i zabił na miejscu, a potem pociął na kawałki, potwierdziły dowody zebrane w śledztwie. Jego wina była bezsporna i choć się do niej nie przyznawał, to plamy krwi na ścianie i odciski zakrwawionych dłoni świadczyły przeciwko niemu. Nawet przy ówczesnych, mocno niedoskonałych metodach badania śladów nie było trudności z wykazaniem, że miało tu miejsce morderstwo. Nic nie dały także tłumaczenia Palucha, że znalezione zwłoki należą do kogoś innego, a jego żona żyje, tylko uciekła z kochankiem. Pomimo iż nigdy nie znaleziono głowy i kończyn górnych, ustalono ponad wszelką wątpliwość, że wyławiane przez prawie cały miesiąc fragmenty kobiecego ciała należą do Zofii Paluchowej. Notabene miejscowa ludność ochrzciła potem rzekę Dłubnie mianem Paluchówki.
8 grudnia 1927 roku mordercę skazano na 15 lat ciężkiego więzienia. Potem wyrok ten obniżono do 12 lat. Od wyższej kary uchronił skazanego fakt, że nie dało się mu udowodnić działania z premedytacją. Czyn uznano za zbrodnię w afekcie, pod wpływem silnych wzruszeń i to stanowiło okoliczność łagodzącą. 4 lata później Paluch, pisząc z więzienia w Nowym Wiśniczu prośbę do prezydenta RP o ułaskawienie, przyznał się do winy i opisał okoliczności morderstwa. Zwolniony po odsiedzeniu 10 lat w grudniu 1937 roku był już wrakiem człowieka. Do Dłubni nie wrócił. Osiadł w Krakowie, gdzie zajmował się zbieraniem szmat i pustych butelek. Sprzątał też w jakimś zakładzie fryzjerskim i był dziadkiem kościelnym u świętego Marka przy ulicy Sławkowskiej. W 1960 roku usnął z papierosem na stosie szmat, które gromadził w szopie przy ulicy Zamojskiego i zmarł od zaczadzenia tlenkiem węgla. Tak zakończył się ostatni wątek sprawy pięknej Zośki. Usłyszeliście Państwo historię zatytułowaną Dramat pięknej Zośki z książki Czas zatrzymany. Czytała Karolina Putlak-Szpilska.